Witajcie po raz kolejny na kanale Ragnar.pl. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek z trzema zegarkami jednej marki, zasłużonej dla zegarmistrzostwa amerykańskiej Bulowy. Zadałem sobie pytanie: czy można stworzyć ciekawą kolekcję zegarków składających się z jednej marki? Oczywiście, odpowiedź brzmi: tak. Warunkiem jest kryterium, jakie przyjmiemy. Ja nie chciałem iść sztampowo i dzielić taką trzysztukową kolekcję na taki klasyczny podział, czyli zegarek codzienny, garniturowy i sportowy. Poszedłem trochę innym tropem, można powiedzieć, że lekko militarnym, wojskowym. Wybrałem piechociarza, czyli fieldwatcha. Wybrałem pilota. I marynarza, a może bardziej nurka. Zegarki do recenzji wypożyczył mi sklep zegarek.net, za co serdecznie dziękuję. Na ich stronie znajdziecie bogatą ofertę marki Bulowa i nie tylko. Z kodem Ragnar 10 czeka na Was zniżka do 10%. Na początek przedstawiciel piechoty. Fieldwatch w vintage'owym stylu, który jest odwołaniem do zegarków stosowanych w latach 30. i 40. ubiegłego wieku. Model 98A255 Bulowa Hek. Koperta szara, stalowa, szczotkowana o bardzo wąskich i wyróżniających się bokach wąski lunecie. I uszach schodzących w dół koperty. Koronka sygnowana logiem bulowa na godzinie trzeciej, Spora, także bez problemu. Operujemy w nią w rękawiczkach. Nie jest w żaden sposób zakręcana. Tarcza czytelna. Na zewnątrz duże indeksy arabskie pokryte lumą. Wewnątrz czerwoną czcionką mniejsze indeksy. 24 godzinne wskazówki katedralne pokryte lumą i cienka wskazówka sekundnika. Wszystko bardzo czytelne o takim surowym wydźwięku. Tarczę chroni wypukłe szkło mineralne, które dodaje sporo grubości całemu zegarkowi. Dekiel zakręcany już w takim w srebrnym, stalowym kolorze. Tutaj nie mamy żadnych e, szczególnych zdobień. Klasyczny dekiel z podstawowymi informacjami o zegarku. Sercem tego modelu jest automatyczna Miota 82S0 z funkcją, tak jak sama nazwa wskazuje, stop sekundy, bo to bulowa HEK, dokręcaniem mechanizmu e, koronką. pasek bo to rzecz na którą warto zwrócić uwagę bardzo dobrej jakości w kolorze brązowym taki tutaj tłoczony fakturowany stylizowany naprawdę bardzo dobrej jakości skóra pasek świetnie układa się na ręku sprzączka stalowa z brandem bulowa dwie szlówki stalowe pasek jest w stylu na to ale bezpośrednio montowany jest Tutaj na teleskopy, więc trzyma się świetnie, nie przesuwa. Jest naprawdę jeden z mocniejszych punktów tego zegarka. O ile sam pasek może być takim mocnym punktem, a wiemy, że może i tutaj tak jest. Wodoszczelność, niestety, tylko 30 metrów, co jest delikatnym minusem, ale dla mnie sama prezencja tego zegarka, jego wygląd takiego klasycznego field watcha, to coś, co Wygrywa w tym modelu, urok niesamowity. Zegarek przyciąga od pierwszego spojrzenia i jest fajną alternatywą dla droższych Field Watch. Ale dalej, wymiary. Średnica to dosyć mały zegarek, gdyż odwołuje się do zegarków z epoki: 38 mm średnicy, ale od ucha do ucha jest 47 mm, więc ten zegarek nawet na większych nadgarstkach będzie układał się. Bardzo dobrze i prezentował dobrze. Grubość 13 mm i między uszami 18 mm. Mierzymy, świecimy i patrzymy. Proszę. Tak jak widzicie, usy, uszy dosyć długie, mimo mniejszej średnicy, i zegarek wygląda naprawdę do, dobrze. Pasek, rewelacja. Świetna kompozycja kolorystyczna, naprawdę rasowy. Field watch. i świecimy. Pięknie. Zobaczcie. Może to nie jest najmocniejsza i najgrubsza luma, ale żeby odczytać w nocy jest wystarczająco. Ściągamy. I mówiąc przewrotnie, lecimy do następnego egzemplarza. Następnym modelem będzie. Pilot, który również odnosi się do stylu vintage i jest inspirowany modelem z 1944 roku. Dokładna referencja tego modelu to 96A245. Koperta stalowa, wykończona dwojako. Boki koperty, mocno odcinające się od lunety, są szczotkowane. A tak jak widzicie, góra lunety, dosyć wysokiej lunety, polerowana na Wysoki połysk, uszy delikatne, również szczotkowane. Całość wykończona. Bardzo dobrze. Uszy bardzo delikatnie schodzą w dół. Koperty. Koronki, bo mamy aż trzy. Na godzinie trzeciej służy do dokręcania mechanizmu i ustawiania godziny. Na godzinie drugiej do bezela odpowiadającego za odmierzanie czasu. I ta na godzinie czwartej, odpowiadająca za bezel, służący nam do ustawiania drugiej strefy czasowej. Koronki spore, dosyć płytkie, tylko ta centralna jest brandowana logiem marki Bulowa, tarcza i wskazówki. Tarcza czarna, może tego tak tutaj nie widać przy sztucznym świetle. Kilkupoziomowa. Tak jak widzicie, bezele schodzą schodkowo w dół do środka tarczy i ta centralna część tarczy jest najgłębiej. Przepiękne, smukłe, katedralne wskazówki. Wewnętrzne cyfry arabskie, te najmniejsze, odcinają się kolorystycznie od reszty indeksów i napisów na tarczy. A samą tarczę chroni przepiękne wypukłe szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną. Luneta wysoka, polerowana na wysoki połysk i dosyć wąska, także patrząc odwrótu na zegarek, tylko widzimy delikatny jej zarys. Bezele, tak jak już wspomniałem, są dwa wewnętrzne, obsługiwane koronkami na godzinie drugiej. Te bezele pracują bardzo przyjemnie i na godzinie czwartej do obsługi bezeli, żeby funkcjonalnie korzystać z zegarka, odsyłam do filmów w internecie. Dekiel stalowy i co ciekawe przykręcany na dwa wkręty. Teraz będzie to lepiej widać. Polerowany na wysoki połysk z podstawowymi informacjami o zegarku. Sercem tego modelu jest Miota 82S6 z funkcją stop sekundy i dokręcaniem mechanizmu koronką. Mamy również tutaj obsługę drugiej strefy czasowej. Pasek. Tak jak w watchu, bardzo mocny punkt programu. Skórzany, brązowy, postarzany. Świetnie koresponduje z całym zegarkiem. Sprzączka polerowana z nazwą marki, dwie szlówki. Tutaj już nie mamy teleskopów szybkiej zmiany, ale pasek na dwie raz dobrze pasuje do reszty zegarka. Wodoszczelność, tak jak przy oczu niestety tylko 30 metrów. Wymiary. Średnica 42 mm, tu już mamy współcześnie. Od ucha do ucha 50 mm. Grubość 14 mm. I między uszami 20 mm. Mierzymy mój nadgarstek. 17,5 cm, to dla przypomnienia. Leży naprawdę sympatycznie. Mimo 50 mm, lak to lak. Świecimy. Zobaczcie, przepiękna niebieska luma. Naprawdę sympatycznie. Zdejmujemy i płyniemy dalej. Moi drodzy, ostatnim zegarkiem będzie, chciałem powiedzieć, marynarz Nurek, a konkretnie Bulowa Devil Diver nieco bardziej klasycznej rozmiarowo Odsłonie. Dokładnie będzie to model 96B350. Na moim kanale znajdziecie recenzję żółto-niebieskiego modelu, w którym koperta ma 44 mm. Tu Wam gdzieś wrzucę link do filmu. No i lecimy po kolei. Bulowe Devil Divera już znacie, ale poznacie i posłuchacie jeszcze raz, jeżeli pozwolicie. Koperta stalowa, polerowana na wysoki połysk, kształt klasyczny dla tego modelu, beczułkowaty. coś tutaj, jakieś paluchy. O. Bardzo, bardzo krótkie uszy bezpośrednio wychodzące z koperty. Wszystko porządnie wykończone. Koronka na godzinie trzeciej, średniej wielkości, zakręcana, sygnowana logiem marki Bulowa. Tarcza. I wskazówki. Żarowiasto pomarańczowa. Strasznie rzuca się w oczy. Zwraca uwagę. Ale mi osobiście podoba się e, kolor, który wybrano do tego modelu. Indeksy, tak jak w większej wersji, nakładane, walcowane. Walcowaty kształt. E, takie lekko przezroczyste. Pięknie osadzone. Wskazówki dajwerowe. Duże. Pokryte. Lumą, bardzo duża czytelność. Wskazówka sekundowa na końcu z takim okręgiem, również pokrytym lumą. Piękny, wakacyjny kolor zegarka. Szkło wypukłe, szafirowe z lubką na godzinie trzeciej Tak jak w większej wersji, wszystko pięknie wygląda i się prezentuje. Bezel 120 klikowy, jednokierunkowy, dwukolorowy, trochę pomarańczu, trochę czerni, wkładka aluminiowa. Dekiel stalowy, zakręcany, podstawowe informacje o zegarku. Sercem tego przepięknego dajwera jest Miota 821 d z funkcją dokręcania mechanizmu koronką, wskazaniem daty i to chyba tyle, a 40 godzinna rezerwa chodu. Pasek gumowy fakturowany ze stylizowanym przeszyciem, to nie jest prawdziwa nitka. Tutaj taką, z taką drabinką. Sprzączka polerowana, grawer pulowy, dwie szlufki, bardzo sympatyczny pasek. Podoszczelność, jak na wera przystało, 200 metrów. Wymiary. Średnica 41 mm, sporo mniejsze od większej siostry. Od ucha do ucha 46 mm, bardzo przyzwoicie. Grubość 15 mm i między uszami niestandardowe 19 mm. Mierzymy. Proszę. Taka moja krótka refleksja. Świetny diver na mniejsze nadgarstki. Świetnie będzie się prezentował. I patrzymy, jak świeci. Uuu, drodzy Państwo, jak latarka. Pięknie świeci. Indeksy. Trójkąt na godzinie 12 na bezelu i wskazówki. Petarda. Ściągamy i podsumowujemy. Podsumowując, czy w obrębie jednej marki można mieć trzy różne zegarki? Można. Jeżeli chcemy, żeby odpowiadały podziałowi ląd, powietrze, woda, oczywiście. Marka Bulowa udowadnia to właśnie w tym filmie i chyba udowadnia. Rewelacyjny sposób. Każdy z tych zegarków oczywiście posiada swoje ograniczenia, ale uważam, że każdy z nich ma swój urok, swój styl i swoje smaczki. Razem według mnie tworzą świetną, trzyzegarkową kolekcję. Powiem wam szczerze, dla każdego z nich znalazłbym miejsce w swojej kolekcji. A Wy napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takim zestawieniu. Czekam również na Wasze propozycje w obrębie jednej marki chętnie Nakręcę inne trzy zegarkowe zestawienie. Tymczasem, łapki w górę, mile widziane. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i kliknąć w dzwoneczek. Tymczasem, dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Cześć.